Dzień dobry. Kurde. Statywu nie schowałem. Statywie, idź też na... I pójdź na górę, pójdź. Środa dzisiaj chyba. W ogóle to jest, żeby was nie skłamać. O. 10:30, ja dopiero wstałem. W tej pracy czasami jest tak, że trzeba wstawać wcześniej rano i jeździć bardzo dużo. A czasami jest tak, że śpi się bardzo dużo i jeździć bardzo mało. Czy może z tym spanie... Wróć! Może z tym spanie... Może z tym jeżdżeniem bardzo mało, to trochę przesadziłem, bo dzisiaj jadę do Francji, mam jakieś tam 600 mil. Czyli to będzie jakieś... niecały 1000 kilometrów. Ale załadunek mam dopiero pomiędzy 11 a 12. Więc idę coś zjeść. I odezwę się do was po załadunku. Tymczasem zaczynamy kolejny odcinek. Pyk! No, żeby tak nie było zbyt łatwo, to już mi to pan, że referencje potrzebuje. Bo on nie będzie szedł na biuro i nie będzie sprawdzał, który ładunek ja mam zabrać, a on potrzebuje referencję. Anglicy. No, ale takie śniadanko sobie uwaliłem. Także czekając na numer referencyjny, biorę się za jedzenie. Tak się zaczął dzień. Po 11 już jest. Niby w Anglii ciepło, bo 15 stopni mi pokazuje, ale pogoda jest tak do kitu, jak widzicie, że to jest po prostu masakra. Dobrze, że ten kraj już opuszczam, bo może mnie puszczą gdzieś w cieplejsze rejony, no zobaczymy. Jutro czwartek, więc jeszcze jest dużo czasu do tego, żeby w tym tygodniu poszaleć. Tak naprawdę zostały mi 2 tygodnie w trasie z haczykiem. I to będzie mój rekord, to będzie moja rekordowa trasa. 60 dni w trasie, jak wszystko dobrze pójdzie, także... Wow! Jest w planach jeszcze dłuższa, ale to w przyszłym roku. Tymczasem odmelduję się tylko, że zostało mi do Folkestone na tunel 300 km. Właśnie mijam Birmingham. No i tłukę się robót drogowych, pełno zwężek, pełno ruch jak czort w tej Anglii. Chyba sobie zaraz zrobię jakąś przerwę na serwisie z godzinkę, dwie. Tak, żeby na Heathrow nie trafić o 18, bo tam o 18 wszystko stoi. Wszystko. W ten oto sposób nastąpiła mała przerwa na jakąś toaletę, parę innych pierdół, laptopa wziąłem ze sobą, bo muszę ogarnąć pewną rzecz na necie. No i zaraz jedziemy dalej, bo widziałem, że tu jest Subway, a ja uwielbiam kanapki z Subwaya, więc why not. Tutaj macie Starbucksa, a tam macie drugiego Starbucksa. To już jest naprawdę szczyt hipsterstwa. Oj, co miałem ogarnąć, czy ogarnąłem. A teraz pora wrócić do mojego auta i lecimy dalej. Nie wiem, do portu zostało mi jakieś 270 km, potem jeszcze 300 po Francji. Także no, Francję będę pewnie już po ciemku robił, więc nie będzie co nagrywać. Więc dzisiaj jeszcze taki dzień brytyjski. Skończymy pewnie na Eurotunelu. Swoją drogą te serwisy w Anglii są zawsze strasznie, cholernie zatłoczone. No ale co się dziwić. Oni tu tak mają, przynajmniej nie jedzą kanapek na ojszczanych parkingach, tak jak Niemcy. Czasami się zastanawiam, czy ci Niemcy w ogóle zdają sobie z tego sprawę, bo przecież jak wchodzą do toalety na tych parkingach, takich dzikusach, no to tam normalnie zagazować się można. Nie wspomnę o tym, jak to wszystko tam wygląda. Nie wiem.
A, no i... Zapomniałem, że jeszcze musimy stację benzynową zaliczyć. Bo raczej na tym, co mam, to nie dojadę. Może być problem. Nie ma tak profi mocowanie tablicy rejestracyjnej. Gościu ciągnie holenderską naczepę, a w Wielkiej Brytanii jest tak, że na naczepie muszą być te same rejestracje, które są na ciągniku siodłowym, nie tak jak w całej reszcie Europy. W Hiszpanii jest chyba tak, że są dwie rejestracje. Jest rejestracja dla naczepy i rejestracja dla ciągnika. W każdym razie powiesił sobie na dwóch łańcuszkach i mu dynda to jego rejestracja przy tej naczepie. East Meaton. Kreatywnie. Zjechałem sobie na Maidstone, żeby wziąć prysznic, bo stwierdziłem, że wezmę sobie prysznic dopiero tutaj. I nie wezmę sobie prysznica, bo tutaj jest nieczynny prysznic. A na Folkestone musiałbym wjechać na parking i też, kurde, kombinować. Wezmę sobie ten prysznic gdzieś we Francji. Trudno się mówi. Wczoraj brałem wieczorem prysznic, więc jakoś ten jeden dzień przeżyję więcej. Nie ma tragedii. Natomiast z tej całej złości mojej, frustracji i nie wiem czego jeszcze, kupiłem sobie coś takiego. Dawno nie piłem, a dzisiaj jeszcze mnie czeka trochę jazdy. Pierwszy raz widzę. Monster, to jest ta seria bez cukru. Ultra Citron. Także Monster Ultra Citron wjeżdża. A ja wyjeżdżam z Maidstone i kieruję się na pociąg. Dzisiaj może nagram coś na pociągu, dawno nie nagrywałem, nie? Zobaczycie sobie. Tam się nic nie zmieniło. Dobra, powiem wam tak, bo nie chcę mi się światło zapalać. Na bramkę dla ciężarówek mi się wpieprzył, kurde, ciężarów, znaczy dla autobusów. Wpierdzielił się gościu ciężarówką i się modli na tej bramce. A ja musiałem z auta wyjść. No ja już jestem na Eurotunelu, chociaż już to nie jest dobre słowo, jest 22:20. I jadę te swoje brameczki zaliczać. Pierwszy dowód osobisty. Tam macie bramki dla osobówek. Właśnie jedna tam wjechała, wjeżdża. A tu są dwie dla ciężarówek. Z tym, że ja się zawsze pcham na prawą, żeby mieć... Z tej strony... Siedzę z tej strony, mam bramkę, nie? No i koniec końców przejechałem przez bramkę... lewą. Biegając po fotelach. Nie wiem, co ja mam dzisiaj za dzień? Jeszcze mnie pewnie puszczą na ten... Na rentgen, znając życie. A nie, jadę w prawo prosto. No tutaj widzicie, światła się wam zapalają tam, gdzie macie jechać. Zielone w sensie. Ojoj, kontroli dzisiaj nie ma. Co to się stało się? Tu po prawej macie kontrolę i jak jest kontrol, to tam zatrzymują. Tu są francuskie paszporty, których w sumie nikt nie sprawdza już teraz. A tu sprawdzają napięcie plandeki, a że ja mam kontener, to nikt też nie sprawdza. Tu nie chciałem pana nagrywać, ostatnia bramka, której pan pokazuje nam literkę, na jaką linię musimy jechać. I pokazał mi literkę E. I wjeżdżam na linię E.
I na tunelu totalna pustka, więc myślę, że very wkrótce będę na pociągu. Euro 24 przede mną. Krótka przerwa w oczekiwaniu na pociąg. Mówiłem 5 minut i jedziemy. Aha. Coś pięknego. Lubię te godziny na tunelu. I tutaj sobie jedziemy w taki sposób, że mamy taki tunel pod spodem, który wam wielokrotnie pokazywałem na filmach. Wrum! I jedziemy sobie właśnie na pociąg już. Dopijam Monstera. Tutaj po lewej stoi pan, który zarządza ruchem. A oni ogólnie zajmują się tym, jakby ktoś zaspał w kolejce czy coś, to widziałem, że przyjeżdżają i trąbią. Stają przed autem i trąbią. A tutaj będziemy teraz zjeżdżać na pociąg. Także dzisiaj pokazuję wam cały proces, jak od wjazdu do... No do wjazdu na pociąg, tak? Od wjazdu na terminal. Także tam już stoi kolejka. Tam dalej już, nie wiem czy będzie widać, wjeżdżają na pociąg. I tutaj znowu mamy strzałki zielone, które widać gdzieś tam w oddali. Czerwone, gdzie nie należy jechać. Tutaj jeszcze na dole sprawdza pan, czy te auta są tam pozabezpieczane, skrzynka się dla nas nie otworzyła i tak dalej, więc... Powinien gdzieś tutaj się kręcić. I pokazuje, czy można wjeżdżać, czy nie. I zatrzymuje każdego. Także... Chyba jest po prawej. O, jest pan. Poinstruował mnie pan, że tutaj muszę mocno, ciasno stanąć z busem. Bo dwa busy generalnie mieszczą się na jednym... na jednym wagonie. Także wjeżdżamy. Takim wyjściem mi przyszło się ewakuować. No, tu panowie czekają już na autobusik, który zaraz przyjedzie po nas. A tam sobie pojechał kolejny pociąg. No i w taki oto sposób właśnie trafiliśmy do pociągu. Czekam, aż się przeprawimy na drugą stronę. Tutaj przypominam wszystkim, którzy będą kiedyś jechać w pociągu i nie wiedzą, jak to działa. To jak wysiadamy z autobusiku, pan nam pokazuje, że to jest autobus numer 2 czy numer 1. Numer 1 to jest przednia część pociągu, numer 2 to jest tylna część pociągu. Ała. Dodatkowo jest też tak, że autobus numer 2 zawsze staje na tyle wagonu osobowego, autobus numer 1 na przodzie, więc jeżeli zapomnicie albo nie zauważycie, który numer, to po prostu wyjdźcie tym samym wejściem, w którym wchodziliście do wagonu i traficie do odpowiedniego autobusu. Tymczasem do zobaczenia po drugiej stronie wody.